like I built this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. This is what I live for. No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Cheveral z tej strony i The Forest, kolejny odcinek, a w nim przejdziemy się pięknie wyrzeźbionym mostem przez ostatnie dwa odcinki. Tak, to już widzieliście, prawda? Ten most już tutaj widzieliście. Widzieliście także zejście w dół. Aj, tam coś wam się pokazało, ale ja wam tego jeszcze nie pokażę. Tutaj widzieliście pierwszą platformę, która mega wam się podobała. Przynajmniej tak zakładam, bo na odcinki nagrywam pod rząd. I tutaj widzicie koniec prawie. Tam możecie zaobserwować logi. A w zasadzie logs holdery. Wraz z palącym się ogniskiem. A tutaj, kochani, mam już wstępnie projekt... projekt naszego domku. W zasadzie domku. To będzie domek na platformie, standardowo. Tylko jeszcze tak. To jest pierwsza rzecz, że tutaj, moi drodzy, będzie trzeba... Co zrobić? No, pomóżcie mi. Wybudować to. Dlaczego? Dlatego, że na środku to będzie... To będzie obudowane coś na zasadzie zimowej twierdzy, tylko że też troszkę inaczej. Dlaczego? Bo nie będzie tu żadnych wież. Będzie jedna platforma tak naprawdę, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby połączyć tamtą platformę z tym wejściem tutaj. No ale dobrze, no żeby nie przedłużać, tak? 60... 69! Yeah! Yeah! Did you feel that? Yeah! Tak właśnie. Tak więc tutaj już sobie troszkę, że tak to ujmę. Czekajcie. Tutaj też wybudowałem, jak nie patrzyliście, ale oczywiście nie ma jeszcze wody w tym. Okej, kochani. Idę czym prędzej do mojego ogniska. Tutaj paliłem kanibali, jak nie patrzyliście. Dlatego, że... chcę użyć tutaj tych sań, ale mi się za ten zlagowało, do tego, żeby zbudować tą platformę. Platforma jest jak najbardziej potrzebna, bo bez tego... O cholera. Tylko pytanie teraz... Wait a minute... Jak to teraz ładnie zrobić? Z której strony? Nie. Czekaj. Jeszcze jedno gdzieś powinno być. Rebriter jest mi potrzebny. Chyba nie przemyślałem tego do końca. Jest tutaj. No i? Gdzie to jest? Gdzie mi to zniknęło? Robi się jasno, tak więc mogę sobie zmienić tutaj na epic. Co za ma... Aha! Tu już jedną dałem, no dobra. Czyli zakładam, że od tamtej strony będę musiał pójść. To ściągniemy, to założymy. I sprawdźmy, czy to prawda. W późniejszym terminie będę chciał obudować tamte domki, na których jest... znaczy, w których jest między innymi włócznia.
No nie, no jak to zrobić do cholery jasnej? Fucking shit. To będzie cięższe niż myślałem. A tam jeszcze czekają na mnie. No nie. Aha, w ten sposób będzie trzeba robić. Dobra. Chamy jedne biorą tutaj. Dobra. Chyba wszystko. Tak, tak mi się wydaje. Trzy. Nie, no nie, no nie dam rady. No nie wchodź pod wodę, bo ty mnie będziesz kurwa pod wodą ciukał. Ale oni mnie wkurzają. Ale mi przyjebał. Teraz takie małe wyjaśnienie. Ostatnio jeden z widzów, albo w zasadzie dobra, jedna z widzek zapytała, dlaczego na przykład nakładam i pancerz Lizarda i pancerz kościany, tak? Zobacz, i teraz wydaje mi się, że tutaj jest potwierdzenie moich słów. Kanibal uderzył mnie raz i ten pancerz tak jakby automatycznie o jeden pasek zniknął? Tak. O jeden pasek zniknął, a biorąc pod uwagę, że mam... Ja mam dzikie wrażenie, że gubię to, ale no nieważne. A biorąc pod uwagę, że mam pancerz i Lizarda nałożony, najpierw Lizarda, a później dopiero ten kościany, no to wydaje mi się, że tak jakoś trochę bardziej wytrzymalszy jest. Nie wiem, no może ktoś tam bardziej się orientuje w tych. Dobra. To będzie ciężko. Kiedy się tu nie zbaguje, to będzie dobrze. Okej, podejdźmy sobie tamtędy. Tu widzimy rodzinę Lizardów na wakacjach. Zaraz będę musiał coś opierdolić, bo... Boże, jak ja dziś jestem wulgarny, nie wiem, co mnie napadło. Ani nie jestem wkurzony, ani nic. Chociaż no faktem, dobra, no... Tam mnie zirytował z tymi sankami. Wiecie kto. Masakra, jak można było tak postąpić. No jak żeby inaczej. No jak żeby inaczej. Poczuły wiosnę, to i na spacer idą. Dobra, ale mnie to nie interesuje, bo ona raczej w tą stronę nie pójdzie, tylko pójdzie w tamtą. Więc nie mam się co bać. Może ja się jeszcze napiję tutaj, co? Wiem, że nie mogę, ale... No pij przecież. Te pragnienie strasznie wolno ten nawadnia się. Pragnienie się nawadnia. No brawo, no w ogóle czy ty wiesz, o czym ty mówisz? Nie, ale wydaje mi się, że wiem. 69. Dobrze. Ta budowa trochę mi tego zajmie, no ale... Coś tam trzeba robić, nie? No, no, dawaj, dawaj. Tędy. Tędy. I tędy. No i teraz standardowo będzie tu pewnie mnie wkurzać. Dobra. 13.
15. Nie wiem, jak ja to robię, ale jakimś cudem się udaje. Naciskam non-stop A i tak jakoś wchodzi. Oj, tu nie weszło. 16. 16, no halo. 17, dobrze. My sobie nie poradzimy, oczywiście, że my sobie poradzimy. 19 tutaj bardzo ładnie poszło. Najtrudniej... Najtrudniej będzie na górę to transportować? Ty właśnie, jak ja na górę ten... przetransportuję te drewno? Skoro tu jest lina... to mi są potrzebne schody. Chyba, że schody dobuduję. Dobra, idę po następne. Chyba, że schody dobuduję i po prostu będę... Co to jest? Jakieś nędzne kwiatki. I później je zburzę, jak już wybuduję to, co chcę. Ej, tego to ja nie do końca... Nawet bym bardzo powiedział, że nie do końca to przemyślałem. No ale dobra. Czy tędy nie będzie wolniej? A sprawdźmy, jak będę tak... Tu jeszcze coś mam. Aj, nie zadziałało. Tak bardzo. Nie, z tej strony to jest lipa. Z tej strony to jest lipa, chociaż i tak będę próbował. O! To są właśnie błędy Deforest. Można takie tutaj akrobacje robić. 26 na 69. No trochę wolno to idzie, ale sami widzicie, wcale nie jest tak prosto, jak to sobie każdy wyobraża. Mógłbym w sumie taką platformę sobie też na dole zbudować. Ty, ale zrąbałem. Dobra, zrobimy to na następnym jeziorku, a mianowicie nie będziemy budować tak wysokiego tutaj pułapu, tylko zrobimy taką zwykłą podłogę na jeziorze. Czekajcie, niech ja to... O, właśnie. Zwykłą podłogę na jeziorze i wtedy będziemy na tym niskim pułapie budować cokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że tak będzie wygodniej chociażby nosić logi. Łatwiej jakoś będzie. Tak mi się wydaje. Na, 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 na. Dobra. Dobra, prawie połowa. Prawie połowa. Zajechany jak rzęp już po prostu moja postać jest. W zasadzie zajechana, bo to... Dobra. No i dobra, i ten pojedynczy tutaj zostanie. Gdzieniegdzie można się bawić w Jezusa, że jak tu normalnie chodzisz, to nic ci się nie dzieje, ale dobra. Tak, wiem, że tam mam jeszcze jedne sanie, które są pełne, ale chcę to drzewo tutaj wyburzyć. Czekajcie, próbował ktoś kiedyś to rozwalić? Próbowaliście, czy nie?
Jeszcze tu mam loga. Dobra, 35. Panie, gdzie ja jestem? Nie w tę stronę popłynąłem. Nie w tę stronę. Tu mam kolejne dwa. Seriously? Wiedzieliście o tym? Ja nie. Po prostu mówię, ta gra mnie non-stop zaskakuje. To nie jest tak, że ona się nudzi. To nie jest tak, że ona się może znudzić. Ej, gdzieś mi lok uciekł, a tutaj jest. W dziurkę sobie wleciał. Dobra, spoko. 37. Jeszcze jakiś mam? Nie mam. Dobra, czekaj ta. Ciekawe, czy to ktoś... Pewnie ktoś... Nie. Nie da się. Niestety. Chociaż czy ja wiem, czy takie niestety? A, właśnie. Lizard. Przynajmniej, żeby sobie uzupełnić zapasy. A, i też mam pytanie ogólnie, nie? Czy wy też na przykład lubicie, jak te drewno tam rąbiecie, to bardziej robić to w stylu wysadzania dynamitem, czy jednak bawicie się naszymi tutaj siekierkami? Ja bez kitu, ale ja chyba wolę bardziej właśnie siekierką. No jest takie... Dynamitem jest to chyba zbyt proste i zbyt szybkie. Nie, 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 nie. Dobra. Jak się pusto nagle zrobiło, nie? Jasno i ogólnie. Dobra, w ten sposób. Dobrze, że jeszcze można podrzucać to. Tylko kurde, z tej jednej strony ładuje się, że tak powiem, ta literka, która pozwala na... Patrzcie, ona dalej nam nie odpuszcza. Nie będę... Czy to inna? Nie, no to ta, no bo ona tędy szła, pewnie tam sobie okrążyła. Stwierdziła, a, taka zarąbista jestem, ale tym to idę po tamtej stronie. Oj, czekaj, bo tu w konar wlazłem. Taka zarąbista jestem i będę naokoło szła. Będę go wkurzać non-stop, żeby wiedział, że go obserwuję i że chcę mu ukręcić łeb. Tak, to ona na pewno powiedziała. To ona na pewno powiedziała, jak mnie tutaj zobaczyła. Tak, po tej stronie jest zdecydowanie szybciej. Mógłbym tak od razu zrobić. Tak przynajmniej pod watę mogę ładować. Jak taki Super Mario, kurczę, w wyskoku, wiecie, buduje wszystko. Dobra. Teraz już na pewno nie mamy żadnych logów, tak więc trzeba narąbać trochę. Czyli tutaj jezioro trzeba też ominąć. O, na tym jeziorze mogę zrobić takie coś, wiecie, malutkiego. To chyba mogę wysadzić, no. Ale czy jest sens? Zazwyczaj wysadzanie czegoś takiego nie ma sensu, bo tam nic ciekawego się nie znajdzie, no ale... O, muszę sobie... O, właśnie. Tutaj ten, jakby kto nie wiedział, to w tych domkach jest włócznia. W tamtym drugim.
Ty właśnie, tu są walizki przecież, nie? W ogóle ten teren bardziej mi się tutaj podoba na rozbudowę. Teraz jak już jestem kozakiem, to mogę sobie na to pozwolić. Czekajcie. Tak, są walizki. Ale to sobie otworzymy tym, upgraded spearem. Tak. Wszelkiego rodzaju jakieś szmatki czy coś. Żebym potem nie narzekał, że nie mam szmatek. Albo że mam mało. Dobra. Czy leki jakieś mi nie są potrzebne? Dobrze. No i co? I to by było chyba na tyle, nie? Tak, więcej tu nie pamiętam. A, jedno kucało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Opiździeli chyba. A, czekaj, tu jest jeszcze jakaś walizka. I na dole jest walizka. Ty, a tutaj też mogę coś pomyśleć. O! Że jakoś, wiecie, poprowadzić stamtąd tu mosty, na przykład wodne. Spierdzieliłem, bo tam był krokodyl. O, ty! Kurwa, z dwóch stron mnie atakują. Czekajcie. Niech ja wezmę katanę. Katana, imię me. Dobra, w sumie nie ma. A dobra, już są. No patrzcie, jaki uparty kuźwa ten krokodyl. No i tak będzie biegł za mną. No, dobra, zwątpił. O, kwiatki. Kwiatki jak najbardziej na propsie. Ale to ja wysadzam. Żebym jeszcze miał czym. A, nie. To zrobimy tak. Zrobimy tak. Trochę mi nie wyszło. Odejdź. Nie mam czasu, kobieto, na ciebie. Z miłą chęcią wam poświęcę czas, ale nie dziś. Dziś jestem, kurwa, nie idź za mną na tył. Dzisiaj jestem zajęty budową. Czekajcie, bo aż mi myszka drgnęła. Znowu pizdę z tyłu słyszę. Ale teraz tą siwą. Ta siwa jest z podziemi. Dobra. Szkoda, że nie można się do nich... Aż jej cycki oklapły. Szkoda, że nie można się do nich, wiecie, podkradać i na przykład podrzynać im gardła. Taki troszkę Far Cry'owy ten. Dobra, tak, idę się umyć, no. Bo tu widzę, że już płaczecie. O, tu też logi są. No i czemu mi nie chcesz wyjść stamtąd, co? No i patrzcie. Kurwa, głupie kamienie. Chyba postanowili dołączyć do wspólnej kąpieli. A zaraz ich w bambuko zrobię. A! Kur...
Kurwa, jak ja zajęte mam ręce? Jak ja zajęte mam ręce? Zaraz wezmę. Nie, tędy nie wejdę. Co tu się dzieje w ogóle, ty? Się rzucili. Ja wam kurwa dam. Ja wam kurwa dam. O, żeś ty... No nie, 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 nie. No nie! Jezu, nie mogę się leczyć. Nie mogę się leczyć. No kur... Inwentarz. Oh fuck. Oh fuck. Dobra. Najpierw te lizard skiny sobie założymy. To też jest lizard skin. Tu jeszcze dorobimy, tak? 8 medycynki. Dobra, jednak trzeba wziąć... No! Czy wy widzicie, co oni mi tu zrobili? The Forest, po prostu kocham was. Nie dość, że wywalili mnie w powietrze. Jeszcze raz. Dobra, coś czuję, że to nie ma zmiłuj i chyba zaraz będzie trzeba... Karwasz twarz. Chyba jeden, no właśnie, Stealth Armor założyłem. Dobra. Chamy jedne, no. Widzicie, nie da się... Kurwa, blokuj, człowieku. No co jest do cholery? Jak oni mnie ciukają? No przecież to jest... Chodź tu. No przecież cię zabiłem, stary. No jeszcze tej brakowało. Dobra. Nie da rady, po prostu no nie da rady. No nie dokończę tego dzisiaj chyba. Przecież to jest Amba Fatima, co oni tu robią. Sodoma i Gomora. Sodomia i Gomoria, jak to mówił Ferdynand Kiepski. Oh, fuck. Tak, wiem, że ją tutaj zwabią tym zapachem palonych kotletów mielonych. Aczkolwiek w dupie to w tym momencie mam. Potrzebuję dużo tych ciał. Jeszcze gdzieś chyba tutaj było, co? Nie, tutaj nigdzie nie było. Po tamtej stronie ciukałem ich. Ale najgorsze jest, wiecie co? Że oni w pewnym momencie mnie zaczęli podrzucać, jak ma taką małą marionetkę. I ja wiesz, ani w lewo, ani w prawo. I kurczę, dobrze, że tu miałem jezioro, bo jak nie, to, no to bym padł.
I to jest właśnie najgorsze, że nie dlatego, że dajmy na to oni tak. Kąsie, kuźwa. I ty dziku przeciwko mnie. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra. Czemu tu się halo? Ty masz się jarać, a nie. Tu jeszcze widzę kolejne. Dobra. Ile? 5. Już 5 born armorów? Kurde, jak to szybko idzie. Dobra, to jeden sobie zużyję. Aj, zabrakło mi jednej kości. Jeden sobie zużyję, bo i tak tutaj mam za dużo tego budulca. No i muszę przede wszystkim jaszczurki na ten poszukać. Jaszczurki poszukać i wtedy będę kombinował. Czy ja może coś opierdzielę sobie, co? Nie, raczej nie. Dobra. Dawaj, 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 no. Jaraj się. Chyba, że się zbagowało, a o tym nie wiem. No i noc mnie tu zastała, no massacration. Dobra. Dobra, mam wszystko, co mi jest potrzebne. Idę tu. Kurwa. Idę tutaj. Bo tam mam przecież logi do ogarnięcia. A bynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj ile trupów. A może jednak nie mam logów? Albo powpadały tu, do środka. Ale to już w tym momencie sobie rebriter włożę. Nie, nie ma. No ty chamie, ty jeden! Nie, 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 nie. Wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek pójdę zapisać. Pójdę sobie zapisać, bo ja tu widzę, że zbyt dużo tego badziewia się tu kręci. No i nie dokończymy w tym odcinku. No nie dokończymy po prostu, bo nam nie dają. Nie dają nam, są chamami niewychowanymi. To jest mało powiedziane tak naprawdę. Zeskoczy? Nie. Czy ja tu zobaczę? Nie wiem, gdzie ona jest. Cholera. I ty brutusie przeciwko mnie. I ty brutusie przeciwko mnie. Dobra, no trochę się uspokoiło. Może pouciekali stąd czy coś. Mogę się napić? Tam są. Kurwa, mędy jedne. Pospolite. One będą się tu kręcić, one mi teraz nie dadzą spokoju. Tego na razie nie męczymy, więc odejdźmy. Dobra. Na spokojnie, kochani. Na spokojnie. Really? Przesuńmy to tam. Kuźwa, patrzcie stąd. Jak to fajnie się na skałach odbija. Jest taka poświata. Miazga.
Czekajcie, te sanki sobie odłożę, bo one mi wkurzają tutaj. W tym odcinku, ja to już tak powoli będę kończył ten odcinek, ale co chciałem wam powiedzieć? W przyszłym odcinku troszkę wam zaspoileruję. Być może zajmiemy się naszą zimową twierdzą. Nie jestem pewny, bo to u mnie się zmienia jak w kalejdoskopie. Tym bardziej, że tutaj już dosyć fajnie to wygląda. Aha, już pizda przybiegła. Dobra, 63 na 69. I teraz tak. Smażonego kanibala komuś? Jaszczurka. A też się trochę osmolił. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. A idzie ta pindeczka tutaj. Nie ma tak. Nie ma tak. Będziesz tylko na trupach swoich kolegów. Coś czuję, że mnie wychapała. Aj, może i nie. Dobra, weźmy, zetnijmy jeszcze to drzewo. No nie chcę tego. Już widzicie, mi się mylą przyciski. Po prostu tak się... Czekaj, łyka wezmę. Tym razem już herbaty, bo kawę ożłopałem. Wystarczył jeden odcinek z Eurotrucka i dwa z Deforesta, żeby kawa cała poszła w kubeczku. Czy nie jakimś takim wielkim, kurwa, wiedziałem. Jezus Maria, nie no... Amba Fatima tutaj. Ja ci tu dam. Dobra, czekaj, tak i tak, i to jest tak, i to jest tak, i to jest tak. Dobra, teraz widać się nie ten, nie zbagowała i na szczęście szybko padła. Ale są oczywiście też złe wiadomości, gdzie są logi. Jak nie wiadomo gdzie są, to pewnie są pod wodą, tak? A jak? Bo po co? No bo po co inaczej? Pamiętacie, ile tam w ogóle potrzeba? Tych logów? 60 chyba jest 2 na... na 69, czyli to jest 7 logów. Ej, aha, dobra, tu już jeden mam. Tu mam 3. Dobra, wiem, że prawdopodobnie... gdzieś tam zgubiłem po drodze. Jaszczurka. Dobra, srał cię pies. Chcę dokończyć chociaż ten projekt, żeby to nie było tak, wiecie, przerywane. Kurwa, zaraz będę umierał z pragnienia. No dobra, kola. Strasznie dużo ostatnio coli piję i to jest niepokojące. To jest strasznie niepokojące. Bo kurczę, kondycja od tego nie polepsza się, wręcz przeciwnie. Pogarsza się i to bardzo. Dobra. Możemy tam iść. Tam po drodze jeszcze mamy jednego loga do zebrania. To gdzieś tutaj. I to powinno być na tyle. No dawaj.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mam. Jak będzie potrzeba więcej niż 8, to się zachlastam. Dobra. Dzień się... Stanął się dzień! Albo stanął się stanął jak... Nie, czekaj, jakby to Kononowicz mówił? Stanął... A, ja ostatnio już rozkminiałem, zapomniałem. Stanął się... Się stanął się, o. No i tak właśnie. Tego loga weźmiemy stąd. Weźmiemy czy nie weźmiemy? Nie weźmiemy. Dobra, dupa. Okej, okay, tak to wygląda. Teraz jakimś cudem, no nie mogę tutaj, kurczę, do ten... dopimpać nic. Ale na... Cholera, to mogłoby być trochę mniejsze, nie? Dobra, dałem ciałka, ale przynajmniej wygląda to, jak wygląda. Okej, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo, że znowu jest cholernie krwawy ten odcinek, to mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. No jak nie mogę, jak zaraz będę mógł. Tak, i tak, i tak, i tak. No i już. Ci kutbordy mam ten. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało o kimś takim jak ja. Tak więc pozdro, Cheveral. Hej, hej!